Dzień dobry wszystkim! Dziś obchodzimy Boże Ciało, dlatego ten odcinek poprowadzi jedyny prezenter z boskim ciałem, no bo chyba nie Rao, a tym bardziej Sonciak czy Bill. Ja jestem Człowiek Warga, a to jest ostatni odcinek w maju. Obchodzimy dziś również dzień bez majątek. Majtek! Oczywiście, dzień bez majtek, czyli ulubiony dzień Harvey'a Weinsteina. Proszę uszanować ten dzień tak jak ja. Wy tego nie widzicie, ale ja siedzę przy tym stole bez majtek i bez spodni i wietrzę sobie swoje boskie ciało i swojego bociana białego, bo dziś obchodzimy również jego dzień. Dziś imieniny obchodzą Felix, Kancjan, Kancjanella, Kancjusz, Marietta, Paschazy, Petronella, Sylwiusz, Vitalis oraz patron ratujących biedne zwierzątka, czyli Noe. Mamy również Światowy Dzień Bez Tytoniu, czyli Maria Czubaszek przewraca się w grobie oraz Międzynarodowy Dzień Cytrynówki, czyli Maria Czubaszek wyrywa się z grobu, aby walnąć lufę. Przejdźmy do wydarzeń z kraju. W 1592 roku w Krakowie odbył się ślub króla Zygmunta III Wazy z Anną Habsburżanką oraz jej koronacja na królową Polski. Królowa gotowa na wszystko, nawet miała kołnierz do bukake. W 1732 pożar Zamku Królewskiego w Warszawie przeżył zabory, przeżył nazistów, przeżył komunę. To z tymi wariatami też sobie poradzi. W roku 1926 Zgromadzenie Narodowe wybrało marszałka Józefa Piłsudskiego na urząd prezydenta RP, który odmówił jego przyjęcia. W sensie marszałek odmówił. Czyli Piłsudski jak kobieta zmienną był. W roku 1983 został aresztowany seryjny morderca Paweł Tuchlin. Pseudonim milicyjny Skorpion. Ten Skorpion? On zawsze był trochę podejrzany. W 2015 roku w warszawskiej hali Torwar odbyła się konwencja założycielska ugrupowania Nowoczesna Ryszarda Petru. Znając Ryśka, to pewnie się pomylił i czekał na wszystkich na hali Banacha. Sprawdźmy, co się stało za granicą. W 1942 roku japoński atak na port w Sydney z wykorzystaniem miniaturowych łodzi podwodnych. Bo jak wiadomo, Japończycy są maciupcy... tacy maciupeńcy. I pewnie dlatego cenzurują się na filmach porno, bo im wstyd. W 1977 roku uruchomiono ropociąg Trans-Alaska, a w 2018 odpalił się żółciociąg Trans-Patolaska, czyli kiedy Rafalala wylała żółć na nastolatkę. Mało ma to sensu, ale Rafalala za tę akcję... jemu się należy. W 2002 roku rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Korei Południowej i Japonii. Oby mundial w Rosji nie skończył się jak właśnie ten, gdzie zdymali nas Koreańczycy, Portugalczycy i Edyta Górniak. A kto się urodził na koniec maja? W roku 1885 Alois Hudal, austriacki duchowny katolicki, ten co pomagał nazistom uciekać do Ameryki Południowej. Dobra wiadomość, zmarł w 1963, naprawdę dopiero wtedy. W roku 1930 Clint Eastwood, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy znany jako Brudny Harry oraz jako Ślepy. Tak? Nie wiem. W 1963 Viktor Orban, premier Węgier, obrońca granic, czyli taki węgierski Donald Trump, tylko biedniejszy. W 1984 roku Nate Robinson, amerykański koszykarz, ma zaledwie 1,75 m wzrostu, czyli tyle ile ja, a 3 razy wygrał konkurs wsadów. Ja też raz wygrałem konkurs wsadów, tak powstał Tymon. Dowód na to, że mały też może wsadzić. W sumie miałem na to swoje dowody pod stołem. W 1991 roku Azealia Banks, amerykańska raperka, która próbowała bifować się z Beyoncé, Eminemem, Iggy, Azaleą, Ritą Orą i kurwa nawet z Russellem Crowe. Po prostu drama queen na sterydach. A kto nie doczekał do dnia dziecka? W 1410 roku zmarł król Aragonii, Majorki, Walencji, Sardynii, Korsyki i Sycylii, czyli Marcin I Ludzki. W dzisiejszych czasach rzadkość. Teraz rządzą światem albo reptilianie, albo cyborgi. W 1957 roku zmarł Leopold Staw, polski poeta. Niesamowite, jak przez kilka dekad zmieniło się znaczenie słowa staw. W 1962 roku powieszono Adolfa Eichmanna, niemieckiego funkcjonariusza nazistowskiego, ludobójcę i zbrodniarza wojennego. I tym przecudownym, przesympatycznym akcentem kończymy majowe odcinki. Już jutro lecimy z 1 czerwca, czyli jak nam wszystkim wiadomo, ze świętem bułki. Nie no, żartuję, trochę wchodzimy w wyjątkowe święto, czyli dzień bez alkoholu. Oczywiście, o to chodziło. Subskrybujcie wszystko, co się stało, co się da. Ja wam mówię, nara, pa, pa, pa. To byłem ja, Człowiek Warga.